I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hannibal, a oto kolejny odcinek z serii Dziedzictwo Hogwartu. Jak zdążyliście zauważyć, mam tutaj zaznaczony na fioletowo punkcik, jakimi są szklarnie, a to dlatego, że chciałem sobie jeszcze odblokować, bo na mapie widziałem, że w tym punkcie, w którym się tu znajdujemy, przy tej fladze, aneks biblioteki, mamy praktycznie wszystko już odkryte, oprócz właśnie szklarni, więc chciałem sobie to od razu uzupełnić, tak aby po troszeczku już zapełniać to, co mamy zwiedzone. Tutaj na przykład skrzydle astronomicznym mamy praktycznie wszystko. O, tutaj to tak pojedyncze dopiero rzeczy, ale tu mamy niedaleko do tych szklarni i będzie prawie wszystko odkryte, więc... A w ogóle, o właśnie, strony przewodnika, 10 na 20 dopiero, skrzynie skarbów 3 na 8, posążki de Mimosa, nie wiem co to jest. Czyli jeszcze tutaj wszystkiego nie znaleźliśmy, widzicie? A prawie będziemy kończyć, także mamy co tutaj jeszcze zwiedzać. O, tutaj też. Skrzynie skarbów, strony przewodnika. O, wygląda na to, że sporo tutaj rzeczy jeszcze będziemy mieli do odkrycia w tym Hogwarcie. No, coś musieliśmy przegapić. Ale dobra, no udajmy się teraz do tych szklarni. To gdzieś chyba tędy. O! Nie? Co to? Co to? Co to? Tędy? A tam jest jakaś skrzynia, do której nie mam pojęcia, no jak się... dostać. O. I co? A, tu mamy, proszę bardzo. Lokalizacja. Fiu, o kurczę, tu zamknięte. O, tu możemy zaraz wejść. Tutaj, co to jest? Też zamknięte, tak? Okej. Okay. No proszę, ale tu już sobie możemy pochodzić, pozwiedzać. Może tutaj znajdziemy coś, gdzie będziemy mogli sprzedać jakieś niepotrzebne nam rzeczy. I zwolnić trochę miejsca w inwentarzu. Tam coś leży w środku. O, tu jakieś podziemia widzę. O! O! Proszę, skrzyneczka. Co jest? A to ta z tym okiem skrzynka, nie mogę jej otworzyć, kurczę. No dobra. Czyli podejrzewam, że w tym, co tam pisało, to są raczej chyba takie wszystkie skrzyneczki ogólne, które mamy do odkrycia. Tak jak nam pisało na przykład, że mamy do znalezienia 20 sztuk, a my znaleźliśmy dopiero 10, to podejrzewam, że to będzie po prostu w ten sposób, że liczą się skrzynie właśnie te z oczami, których nie możemy otworzyć, a także lokalizacje, do których nie możemy wejść, jak są jakieś drzwi zamknięte. Dobra, co my tu mamy? Tutaj też nie możemy wejść, ale gdzieś tu coś było takie, co mogliśmy wejść. O, właśnie tutaj. O, dzień dobry. Tu coś leży. Droga profesor Garlick, to bardzo miło z pani strony i do tego pamiętała pani, że najbardziej lubię truskawki. Słodziutkie, więc nic dziwnego, że mugole tak za nimi przepadają. Wszystko, co pani uprawia, zawsze jest najwyższej jakości od lewizji po jeżyny. Okay? Mam nadzieję, że moja wspaniała siostrzenica co nieco się pod pani opieką nauczy. Lenora wręcz panią uwielbia, tak jak zapewne wszyscy uczniowie. Jak zwykle gorąco pozdrawiam Eleonora Everlick, czyli profesor Garlick, nauczycielka od zielarstwa, jak mnie mam. I chyba to jest ta pani, tak? Tylko ja z nią nie mogę porozmawiać. W zasadzie nic tu ciekawego nie ma. No dobra, no w takim razie. W takim razie chyba po prostu się przeniesiemy do zadania głównego, no bo
zwiedzać Hogwartu na razie nie ma co, aż tak dokładnie. Chociaż patrzcie, ile tego zostało wszystkiego. No liczę, że po trochu nam to wtedy będzie się odkrywało. I co tu mamy? Mapa Hogsmeade. Czy mapa światła? Mapa świata, okej. Okay. Tu jest mapa Hogwartu, tak. Tu mamy mapę świata, czyli to wszystko, wow. Co mamy do odkrycia. Jest spory, o, spory obszar. Zobaczcie, tutaj cały, tutaj. Dosyć duża mapa. Myślę, że będzie co tutaj robić. I mapa Hogsmeade. A, to jest jeszcze coś oddzielne, tak? Czy to jest wszystko razem? Co my tu mamy? Muchomory i astry. Stary głupiec. Butnek Hogsmeade. Aha. Księgi i zwoje. Ollivander, czyli tutaj pójdziemy po nasze różdżki, tak? Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Pap pod trzema miotłami. Sklep sportowy. Kieł i szpon. O, ciekawe nazwy. Dobra. No to może faktycznie udajmy się tutaj. Otwórz dziennik misji. Śledź misję. Dobra. Nagrody. Rzut starożytnej magii. Starożytna magia. O! Wymagany poziom drugi, reparo to mamy. Sebastian w podróży, okej. Okay. Rzut starożytnej magii, to może być coś ciekawego. To było to chyba, co tam w którymś odcinku było pokazane, jak tymi skrzynkami rzucał. Daleko tam mamy, bo może... Może byśmy, żeby nie tracić czasu, się przenieśli tam. O nie, tu się możemy przenieść, okej. Okay. Bo my jesteśmy zaraz. Aha, podróż. Stamtąd nam będzie chyba o wiele bliżej. Chociaż, czy ja wiem, w sumie na jedno mogło wyjść. Znów coś słyszymy, tak? Tu gdzieś pod nami coś jest. O właśnie, tu są jakieś drzwi. Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. No wszędzie gdzieś coś jest do zwiedzenia. Grzech po prostu opuszczać ten zamek tak wcześnie. Pasowałoby jakoś tam na górę się dostać, no ale jak tam się teraz dostaniesz? No dobra, na razie chodźmy do Hogsmeade. Bo w sumie przydałaby nam się nasza nowa własna różdżka. A, tutaj jest ta, której nie możemy otworzyć też. Na dół, rozumiem, mamy iść, tak? Na dół do Sebastiana. A, tutaj na nas czeka, tak? Tu już jest wyjście na dwór, okej. Okay. Śmiesznie biega. Sala główna. Hej, gdzie jest Sebastian? Przecież tutaj to my chyba do zielarni szliśmy. O, a to? Czy my tu byliśmy? Brzmi, jakbyśmy tu jeszcze nie byli. Zdecydowanie tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Proszę bardzo, tu coś mamy następnego. Strona przewodnika. Drewniany kot. Drewniana rzeźba jest podobnizną Palgura Dolna. Nieustraszonego kota, łowcy myszy i oddanego towarzysza nauki. 6 na 25.
Czyli sporo tu jeszcze rzeczy jest. Tu mamy jakąś lokalizację. Oj, zamknięte znowu, no. Tu mamy skrzynię ze złotem. Tu jakaś maska. Tu jakaś czaszka. Tam zejść nie możemy. O, zamknięte drzwi. Tu jest nasz przyjaciel Seba, a wcześniej jeszcze tutaj mamy stronę z przewodnika, strona spłaszczona zbroja. Ta zbroja należała do sery Skagletorpea, nierozważnego. Kiedy nierozmyślnie wyzwał, który nierozmyślnie wyzwał kiedyś górskiego trolla do gry w gorące krzesła. Okej, okay, no to widać, jak to się skończyło. Dobra, Seba, siema. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavor to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? No to ruszajmy. Jesteśmy ciekawi nowej lokalizacji. Ale dawno nie uczyliśmy się żadnego nowego zaklęcia. A proszę, jest i boisko do Quidditcha. Niestety w Quidditcha grać nie możemy, z tego co wiem. I tak jak to w drugim czy pierwszym odcinku mówił dyrektor. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Revelio. Nic tu nie ma ciekawego do zgarnięcia, nie. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? Mamy nowe. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well rounded. Myślałem, że uda nam się zaatakować ucznia, ale się nie dało. No i co, jak daleko będziemy szli? Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. No to uroczy szlaban. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. O, tędy, nie tędy? A, my tu coś mamy w ogóle. Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. No i fajnie, muchy siatko skrzydłe, bierzemy. Takich zasobów się nie zostawia. Będą nam one, widzę, w przyszłości na pewno potrzebne. O, a to co? No nie. Nie możemy się oddalić od Sebastiana, a tam jeszcze coś było ciekawego. Revelio. O, co to? Kapelusznik. Tu mamy jeszcze muchy. Na początku to należy zbierać wszystko. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. O, zakazany las. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities.
Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Hogsmeade niedaleko, no to dobrze, ale patrzcie ile tutaj fajnych rzeczy jest do zbierania. Nic tylko eksploatować. Tam jakieś ruiny, tu muchy, tu muchomory. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see. Revelio. Discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You started told me how you became so good at dueling. Gniazda wyposażenia są pełne, ale mnie to irytuje. Kurczę, no. A przecież tyle tutaj rzeczy jest ciekawych. Tu skrzynia, tam gdzieś skrzynia. Jeszcze to oddalanie się, no. No to co, jesteśmy czy nie jesteśmy? Mam nadzieję, że tam znajdziemy kogoś właśnie, jakiegoś handlarza, żeby mu sprzedać kilka rzeczy, chociaż nie mam pojęcia jakich, bo zbyt wiele to my ich nie mamy. O, oni nam tutaj narzekają. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as. Kamień księżycowy. Skupiłem się tak na tym atakowaniu kamieni księżycowych, że nawet nie wiem o czym on mówił. Nie zwróciłem uwagi o czym Sebastianie mówiłeś. O proszę, tu są jeszcze muchomorki. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Huh? Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and. Terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Okay. A Demi, guys. On to chyba nawalony jest. He's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Revelio. Pan Moon w takim stanie, tak? W stanie upojenia. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Revelio. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. No dobrze. Chyba jesteśmy. Proszę bardzo, Hogsmeade. Brama naszego słynnego Hogsmeade. No i już tutaj jest masa rzeczy, widzę. Do zbierania. Proszę bardzo. Kurczę, ile tu już rzeczy. Proszę, tu już mamy jakiegoś handlarza. Zaraz będziemy mogli coś sprzedać. To co, Sobuś, gdzie idziemy? Ty, no ale mów coś, gdzie idziemy, co robimy, jaki jest plan. O, właśnie. Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. A, czyli rozdzielamy się. No dobrze, wioska Hogsmeade. Pełna jest różnych atrakcji, sklepów i innych ciekawych miejsc. No to co, może najpierw chodźmy, gdzie my jesteśmy tu.
O właśnie. Najpierw do Ollivandera po różdżkę. Czyli w zasadzie tutaj. Wybierzemy sobie coś nowego, coś fajnego. Dzień dobry. O. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Ach, to ty. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? O, proszę. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Wypróbuj te, powiadasz. Well, go ahead, swish. O. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Sylwester. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. O proszę, ze smoczego serca. 13¾ inches dragon heart string. Jak prawdziwe śmierciozerca ze Slytherinu. No, ta mi się podoba. Looks like it's back to the shelf for you. No szkoda. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Jak to powiedział, jakby znalazł największy skarb. Ale zauważyłem, że chyba wszystkie są z zielonym pudełkiem. Dla Slytherinu. O proszę. Delikatna spirala, jasny brąz. Rodzaj drzewa wawrzyn. Rodzaj rdzenia, włos jednorożca. Nie. To nie dla nas. Model różdżki. Delikatna spirala, jasny brąz. Rodzaj. O. My chcemy włókno smoczego serca, ale teraz sobie tutaj możemy. Aha, dobra, możemy sobie sami tutaj zrobić ją. Czyli ona wygląda teraz tak, ale my byśmy chcieli coś innego. How intriguing. O! Pierścieniowa ciemny brąz, naturalna szara, nie. Curious indeed. No, ta wygląda jak czarna różdżka. How intriguing. Okej, niech będzie coś takiego. Rodzaj drzewa wawrzyn? Nie. Klon, grusza, sosna, topola. Jarzębina, świerk, jawor. Cis. Jaka była czarna różdżka? Chyba z cisu. Akacja. Nie wiem, nie pamiętam z czego. Czarna różdżka chyba była z bzu. O, oj, nie to. Weźmiemy sobie bez. Tak.
O, 14,5 cala, duża. How intriguing. 9,5 cala? 9,34. A, weźmiemy największą, jaka jest? Nie, może tak po środku, dobra. 12 cali. Odrębnie sprężyste, bardzo elastyczne. Oho, dość gibkie. How intriguing. No to może niech będzie dość gibkie? Niech będzie. No i teraz mamy pióro Feniksa, jak Harry Potter. Włos jednorożca, włókno ze smoczego serca. Bierzemy włókno. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Kup. What do you think? No, wygląda fajnie. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. No i fajnie, mamy fajną, kurczę, różdżkę już, wow. Odwiedź księgi i zwoje, no sporo tych rzeczy tu mamy do zwiedzania. Pierwsze widzę tutaj coś ciekawego. Tam w ogóle widzę lata jakaś księga, uda nam się ją teraz złapać, czy nie? Aha, już uciekła? Czy jest gdzieś tu? Gdzież ona zwiała? Dobra. I gdzie my to mieliśmy iść? O, coś znaleźliśmy tutaj. Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Do Zonka często zaglądają uczniowie Hogwartu i mieszkańcy wsi, ponieważ to jedyne miejsce w Hogsmeade, gdzie można kupić żarty i dowcipy. Fajnie. Proszę, tu coś mamy kolejnego. Beczki piwa kremowego. Beczki te zawierają piwo kremowe, wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje się je zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. Okej. Okay. To teraz sobie przejdźmy jeszcze, zobaczmy, co my tu mamy. Ollivander byliśmy. Księgi i zwoje chyba mamy. Mamy następne na liście. Tak, księgi i zwoje. No to chodźmy. W międzyczasie oczywiście sobie tutaj odkrywajmy, co się tylko da. Proszę, tam jakieś zagadki. O, tu skrzyneczki. No dobra, zanim pójdziemy, to może jeszcze sobie rozwiążemy to. Aha, jakieś takie mureczki. Podejrzewam, że w tą stronę. No i... Tu są jakieś murki.
Gdzie jesteś, nasza pszczółko? Czy tam motylku? Hej, no gdzie on jest? O! Mamy stronę. Ale przecież to gdzieś tutaj ona latała. Tak to przynajmniej wygląda na tym zdjęciu. Dziwne, dziwne. Chyba, że gdzieś dalej albo niżej. Nie, no to gdzieś tu musiało być. Nigdzie nie mogę znaleźć, nie widzę. Revelio. Lumos. A tam, w oddali? Też nie. Revelio. Z tego wszystkiego też zapomniałem, gdzie ona była. Tutaj. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Lumos. No takie coś. Z widokiem na takie coś. Czyli to ewidentnie jest to. No właśnie. To się musiało coś zbugować, że tego wcześniej nie było. No przecież chodziłem tutaj kilka razy. Wskakuj, mała. No i fajnie. A teraz udajemy się szybko jeszcze do tego sklepu ze zwojami. Ej, puśćcie mnie, puśćcie. I tutaj, tak? Nie, jeszcze obok. O, tu mamy kilka skrzyń fajnych, widzę. Ale co? Dobra, wejdźmy jeszcze. Dzień dobry, ma coś pan do zabrania? Interakcja, o. O, proszę. Coś się tu jeszcze nam otworzyło. O, i tu coś mamy. O, proszę, jest. Strony zaklęte schody. Zaklęte schody w księgach zwojach, które pojawiają się, gdy konkretna książka zostanie ruszona. Właściciel sklepu Thomas Brown sprzedaje różnorodne produkty piśmiennicze, w tym także magiczne wzory przydatne do wyczarowywania. Mniemam, że będzie nam to do czegoś potrzebne. Ale w każdym bądź razie, jeżeli on coś tutaj ma, no to niech nam sprzeda. Albo my jemy. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. No dobra. Let's look at what we have, shall we? Pokaż, co tam masz ciekawego. Czyli to jest to, co mamy kupić, tak. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Obejrzymy, ale widzę, że jest tu skrzynia z zabawkami dla zwierząt.
No, drogo to. Widzę coś, że drogo tutaj masz, panie. I co, my możemy sprzedać za 0 zł. Aha, okej, okay. Za 60. Za 30. Za 30. Za 30. Za 30. Za 150, o proszę. Czyli w sumie można tu troszkę pieniążków zarobić na sprzedawaniu tych rzeczy. No i już coś tutaj mamy. Czyli co? Magiczny uszlachetniacz materiałów. Magiczny wzór karmnik dla zwierząt. Stół do siekania. Nie mam pojęcia, co mi w ogóle jest potrzebne. Może na razie podziękujemy. Rozejrzymy się, co tam nam powiedzą. Co? Chodźmy zobaczyć jeszcze, co on tu ma na górze. Powoli kończy nam się już czas. A to oznacza, że musimy kończyć za niedługo odcinek. Gdzie ta kartka poleciała? O, jest. A to oznacza, że kończy nam się czas na ten odcinek. I w takim razie ja powoli będę zapraszał was do kolejnego odcinka, a w tym to wszystko. Mam nadzieję, że fajnie wam się ogląda. Dotarliśmy do Hogsmeade. Mamy tutaj jeszcze dwie miejscówki do ogarnięcia, do przeszukania, ale myślę, że troszkę na dłużej i tak tu zostaniemy. Coś jeszcze pozwiedzać, jak już tutaj jesteśmy. No a później wrócimy sobie do Hogwartu kontynuować chyba główne zadania, chociaż to też jest część głównego zadania, ale mam nadzieję na coś lepszego, coś więcej, że w końcu jakieś konkretne czary nam tutaj wpadną. Coś z zadawania obrażeń właśnie się nauczymy, no bo te to myślę, że dopiero gdzieś tak w połowie gry nam się otworzą te trzy najpotężniejsze zaklęcia, ale chociaż te z linii czerwonych mnie bardzo interesują. No i aż z kimś sobie znowu powalczymy. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście ze mną. Grał z wami Hannibal. Trzymajcie się. Hej, hej. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Pozdrawiam.